Dobry wszystkim Państwa. Jeśli można. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich na rozpoczynającej się 12 sesji Rady Miejskiej w Gdyni. Witam pana radnego powiatowego Wojciecha Długopolskiego, witam pana burmistrza, panią wiceburmistrz, witam pana burmistrza Lipian, który dzisiaj występuje jako przedstawiciel Związku Gmin Dolnej Odry, a konkretnie zarządu zgromadzenia. Witam również przedstawicielki biura Związku Gmin Dolnej Odry, bo jednym z tematów dzisiejszej sesji będzie przyjęcie, też sprzeciwienie się może bardziej statutowi, który miałby zostać wprowadzony. W związku z tym, że wiem, że tutaj na prośbę właśnie przedstawicieli Związku Gmin Dolnej Odry chciałbym wprowadzić, zaproponować zmianę w porządku obrad. Zanim przystąpimy do dalszej, czyli jako drugi punkt przed porządkiem obrad, czyli zamiast porządku obrad, może wprowadzamy projekt uchwały, może najpierw jeden punkt, czyli debata na temat uchwał Związku Gmin Dolnej Odry, dotyczy to uchwały również tej, która zmienia system opłat, oraz projekt uchwały w sprawie wniesienia sprzeciwu w stosunku do przyjęcia statutu Związku Gmin Dolnej Odry. Takie dwie zmiany. Czy ktoś chciałby coś zrobić? Jeśli nie, to może tak. Zanim przystąpimy do głosowania, tutaj pan Michał przygotuje to głosowanie, proponuję sprawdzić obecność. Bardzo informuję, że dzisiaj na sesji obecnych jest 14. 13. Teraz propozycja nowego porządku obrad. Może przeczytam, jakby on wyglądał po zmianach. Czyli po otwarciu obrad jest debata na temat uchwał Związku Gmin Dolnej Odry. Później projekt uchwały w sprawie wniesienia sprzeciwu w stosunku do uchwały nr 12 na 2019 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z 2 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian statutu Związku Gmin Dolnej Odry. Pozostałe punkty ulegają automatycznemu przesunięciu. Przepraszam bardzo. Faktycznie, bo tutaj mamy troszeczkę inną sytuację, może zmiana będzie inaczej. Punkt trzeci będzie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Cedynia, a dopiero później przejdziemy do uchwał i projektu statutu Związku Gmin Dolnej Odry. Bo to nas, tak powiem, pilne. To się Sebastian jest. Tak. To więc głosujemy nad zmianami w porządku obrad. Dziękuję bardzo. Porządek został przyjęty. Więc teraz omówimy najpierw projekt uchwały w sprawie informacji, projekt uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Cedynia. Czyli to, co w pierwotnej wersji było pod punktem 7. Projekt uchwały uzyskał jednogłośną akceptację wszystkich komisji. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to proponuję przejść do głosowania. Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejnym punktem będzie debata na temat uchwał uchwalonych konkretnie w październiku bieżącego roku w Związku Gmin Dolnej Odry. Nie ukrywam, że głównym tematem jest zmiana systemu naliczania opłat oraz sposobu ich rozliczania.
Dla osób, które były nieobecne, rozpoczęliśmy dyskusję już na posiedzeniu komisji, ona została przerwana, więc myślę, że możemy ją dalej kontynuować w tej chwili w obecności również sołtysów, którzy być może również chcieliby zabrać głos i mieliby pytania tutaj do pana burmistrza, który reprezentuje Związek Gminy Dolnej Odry. Bardzo proszę, kto chciałby ewentualnie. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, panie przewodniczący, na komisji dosyć szczegółowo pan przewodniczący Związku Gminy Dolnej Odry nam przedstawił ten problem związany z naliczaniem opłat za zużycie śmieci czy odpadów komunalnych powiązanych z użyciem wody. Natomiast Państwo w większości byli nieobecni i nie wiecie Państwo, że jest taki zamiar, że od 1 stycznia będzie ta zmiana opłat. Ta zmiana opłat, tak jak rozmawialiśmy, nie jest środkiem doskonałym, natomiast dotknie wszystkich nas, uważam, w 99% podwyżką. Ja osobiście powtórzę to, co mówiłem. Nie spotkałem się z opinią żadnego z mieszkańców, która by aprobowała ten stan i tą sytuację jako sprawiedliwą. Tak? Tak jak pan przewodniczący na komisjach nam powiedział, że nie ma złotego środka, natomiast ten środek, który tutaj akurat Związek Gmin, czyli my wszyscy, bo my właśnie też się utożsamiamy z tym związkiem, wypracujemy, jest bardzo, bardzo niekorzystny dla mieszkańców, chyba wszystkich związków gmin, bo nie wiem, czy ktoś na tym oszczędzi, bo to będzie drastyczna podwyżka dla wszystkich. Myślę, że o tym warto pamiętać. Padały argumenty różne. Padały argumenty takie, że zużycie wody spod licznika nie będzie naliczane. W tej chwili, tak jak rozmawialiśmy, pan przewodniczący to podkreślał, w gminie Cedynia wielu mieszkańców nie ma podliczników. Nie będzie tego stanu zerowego, od kiedy będzie można zacząć i naliczać. Będą to dodatkowe obciążenia dla mieszkańców. Nie wiem, jak Państwo się zapatrujecie. Ja natomiast uważam, że należy wyrazić tutaj sprzeciw od tego rozwiązania. Dziękuję. Ja może, jeśli można w skrócie powiem, co było dyskutowane i co wzbudza największe kontrowersje, bo nie tyle chodzi o stawkę, tylko o sam system naliczania, czyli za naliczanie, za odpady komunalne, za zużycie wody w roku poprzednim, tak? Bo to jest chyba najbardziej kontrowersyjny zamysł. W skrócie. Bardzo proszę, to bardzo proszę. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Mateusz. Ja sobie pozwolę wyliczyć tak pobieżnie, ile z tego względu zajmuje się wspólnotą mieszkaniową, to mamy zeznanie, ile ludzie zużywają wody na jednego, na jedno gospodarstwo. Mówię o bloku, a nie mówię o gospodarstwach indywidualnych, jak powiedzieć takiej działalności gospodarczej, jak rolnicy, tylko mówię o bloku. Tak, do tej pory rodzina dwuosobowa średnio zużywa tak, według moich bloków, tak? Od 4 do 8, nawet 10 lat kubików wody. Według starej ceny dwie osoby płaciłyby po 15 zł, znaczy 30 zł za miesiąc, tak? Natomiast po nowej stawce, gdy 6 kubików zużyją, zapłacą już 40 na 60. To jest znaczna podwyżka. Rodzina trzyosobowa zużywa, powiedzmy, w granicach 14 kubików wody. Do tej pory zapłaciłaby 45 zł, tak? Po starym. Po nowej cenie zapłacą już 99 zł 40 groszy. No i powiedzmy trzeci przykład, rodzina czteroosobowa, granica 15 kubików wody, zapłaciłaby wcześniej 60 zł, po 15 zł, to 60 zł. Teraz zapłacą 106 zł 50 groszy. To jest no, bardzo dużo podwyżka, tak jak to było. Teraz dalej ta stawka 7-10, no będzie była na tym, powiedzmy, jak tam dyskutowaliście. I chciałbym się dowiedzieć, skąd to została wzięta ta 7 zł 10 groszy za metr sześcienny. Z tego, jak wiem, powiedzmy, bo tu jest pisze, że za śmieci, tak? A odwołuje się do metra sześciennego wody. W mojej ocenie to jest takie naciąganie jakby społeczeństwa, wkładanie w głowę w ten sposób. Także mówi się o metrze sześciennym, o kubiku wody, że kubik wody kosztuje w cenie 3 zł 78 groszy, a teraz tutaj jest, jakby będzie kosztował do 7 zł 10 groszy. To jest taka, czy ten zapis, ja bym taką propozycję tu dla pana przewodniczącego rady, żeby tym się dał, czy ten zapis jest prawidłowy. To nie wprowadza właśnie świadomie ludzi w błąd, że mówi się, że woda niby kosztuje 3 zł 78, a tu będzie kosztowało za śmieci 70. To już jest taka duża
jest to Polska, tak? Następna uwaga, jaką bym miał do tego. I czy mogę dalej kontynuować? Tak, proszę, proszę. Następna uwaga to byłoby odnośnie tych właśnie dodatkowych liczników. Tu jest mowa w tym, że będzie się płacić za wodę zużytą w zeszłym roku, tak do tyłu. Gro gospodarstw indywidualnych, które macie domki jednorodzinne, wiadomo jak to jest, że nie macie dwóch liczników, licznik na zielę, nie licznik taki domowy, tylko macie jeden licznik i z tego żeście płacili za wodę, tak? Teraz przyjdzie od nowego roku płacić, będziecie płacić za tą wodę, za wszystkim, które się zużyli. Nie będzie rozliczać, dopiero każdy sobie musi indywidualnie założyć, a założenie takiego licznika to nie jest nic prostego, bo to trzeba, to jest po prostu jakaś inwestycja, tak? Trzeba tam przekopy robić, wytopy, inne podłączenia. To nie jest takie, że szybko to się zrobi, a i tak za tą wodę, którą zużyliśmy, czy zużyliście w roku 2019, za śmieci będziecie płacić w roku 2020, tak? Dodatkowo. Ale tak tych pieniędzy się nie odzyska, tak? No to trzeba będzie zapłacić. Następna sprawa miałbym taką, że według tej ustawy śmieciowej wszystkie podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą, ja może tak czytam, wszystkie podmioty, które prowadzą w nieruchomościach, nie zamieszkały. Działek gospodarczy, takie jak szkoły, sklepy, zakłady produkcyjne, punkty usługowe, gastronomiczne, sklepy, warsztaty, mają mieć obowiązek zawarcia umowy z odbiorcą śmieci. I tu nasuwa się pytanie do mnie, czy Związek Gmin ma jakieś procedury, które sprawdzają te podmioty, czy rzeczywiście mają zawarte umowy na dostarczanie śmieci, czy ich nie mają. To, że ktoś ma adres, pod tym adresem zarejestrowaną działalność, wcale nie świadczy, że on tylko powinien płacić za jedną umowę. Musi mieć oddzielną umowę na że jedna umowa jest na odbiór nieczystości tych śmieci z gospodarstwa tego domowego, a druga jest umowa na te pozostałe, które tam działają, czy tak powinno to być. No, czy związek ma taką procedurę, powiedzmy, jak to jest sprawdzane? No, to nie dociekają już tego, nie wiem, czy to jest, czy mogą takie występować z takimi zapytaniami, bo gmina wiem, że na pewno ma, bo podmioty takie są zarejestrowane w urzędzie gminy i to mogłaby sprawdzić, ale czy związek przejął te obowiązki już od... Oczywiście działam na zasadzie takiej samej jak gmina. Czy takie są robione? Bo to są właśnie, być może tutaj są te brakujące pieniądze, które związek chce wysłuchać od pozostałych mieszkańców, którzy cały czas mają podpisane deklaracje, składają rzetelnie i one ponoszą koszty. A tam być może, bo takie przypadki do mnie dochodziły, że jest na działalność zarejestrowaną pod tym adresem, a działalność jest prowadzona gdzie indziej. Na śmieci mówi, że ma podpisaną umowę, jak nie może, no albo po domu, tak jak raczej sprawy. I z tego tytułu powiedzmy tylko odprowadza śmieci, a z tej działalności, gdzie tam ma niezamieszkałą posiadłość, tak? Tam już nie ma podpisanych deklaracji i tam nie płaci dla śmieci składu. Tak? No i tak właśnie pokrótce. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panu. Tak, szanowni państwo, też w kilku słowach wstępu i też wywołania pewnych tematów, które już padły. Nie wiem, panie przewodniczący, czy będziemy mówić jeszcze o statucie, bo to w zasadzie jest zasadniczą kwestią punktów, w którym znajdujemy się na obradach dzisiejszej sesji. Jeżeli jest taka potrzeba, to ja do statutu się odnoszę, ale te wszystkie kwestie, o których rozmawiamy, konkretnie państwu odpowiem, w zasadzie nie dotyczą statutu. One nie są związane z przepisami statutu, są związane z innymi bieżącymi działalnościami związku, więc jeżeli będzie potrzeba, to w zasadzie też opowiem, bo to jest właśnie treść tego punktu, ale chętnie również odniosę się do spraw, które już państwo poruszyli. Przede wszystkim dziękuję bardzo za bardzo rzeczową i konstruktywną dyskusję na komisji wspólnej państwa
Rady Miejskiej. Tutaj te rzeczy niektóre się powtarzają. I teraz, proszę Państwa, chciałbym powiedzieć o kilku rzeczach, które są kluczowe w tej sprawie. Przede wszystkim Związek Gmin Dolnej Odry, tak jak sobie tutaj też powiedzieliśmy podczas posiedzenia komisji, to jesteśmy my. Przede wszystkim my. Ja w Lipianach, a więc kilkadziesiąt kilometrów od Państwa, ale też Cedynia i wszystkie 15 gmin, które do Związku na chwilę obecną należą. To nie jest jakiś twór zupełnie obcy, tylko to jest nasza wspólnota. Tak jak wspólnotę mieszkaniową tworzy w tym wypadku 15 mieszkań i wspólnie decydujemy o wspólnych sprawach. Każdy ma jeden głos w zgromadzeniu i każdy może ten głos przedstawić. Decydujemy wspólnie. Szanowni Państwo, gminy, ja jestem burmistrzem dopiero rok, zaraz. Natomiast jak rozmawiamy z burmistrzami, wójtami, którzy są od tej rewolucji śmieciowej, ja nie spotkałem się jeszcze z wójtem burmistrzem, który byłby szczęśliwy z powodu tego, że gospodarka odpadami spadła na gminę. Bo jest to bardzo niefortunne i ciężkie przedsięwzięcie. Wcześniej wiedzieliśmy, każdy z mieszkańców podpisywał umowę z firmą na określonych zasadach, na określonych cenach i gmina tutaj nie występowała w ogóle jako podmiot. I szczerze mówiąc, większość z wójtów burmistrzów, nie spotkałem żadnego, który byłby szczęśliwy, że gmina nagle tutaj stała się pośrednikiem między mieszkańcem a firmą, która odpady odprowadza. Dlatego też gminy, chcąc uchylić się przed tym trudnym obowiązkiem, żeby rozłożyć jego ciężary, żeby dźwignąć w ogóle to trudne zadanie, połączyły się w związki. Proszę. Taki właśnie jak między innymi Związek Gmin Dolnej Odry. No jest dosyć duży, zresztą był jeszcze większy. Generalnie większość takich związków w sąsiedztwie, nie tylko w Pomorzu Zachodnim, ale generalnie są trochę mniejsze. To było 7, 8 gmin, czasami 6 nawet. Takie związki nie mają za zadanie, żeby... To nie są spółki prawa handlowego, które zarabiają, mają obowiązek mnożyć zyski po to, żeby je gdzieś inwestować i tak dalej. Związek ma prostą zasadę. Generalnie wychodzić na zero. Wychodzić na zero, czyli sprawić, żeby gminy jako samorządy specjalnie nie musiały do tego, albo najlepiej w ogóle nie musiały dokładać do przedsięwzięcia, jakim jest odprowadzanie odbiór odpadów i ich zagospodarowanie. My nie mamy za zadanie jako związek wspólnie zarabiać. Ja jestem przedstawicielem zarządu, nie jestem przewodniczącym. Przewodniczącym jest pan Jan Krzywicki, jestem członkiem zarządu. Działamy społecznie, ja też mam obowiązki w swojej gminie, ale z radością goszczę Państwa pięknej gminy. Zapraszam też do nas, jak będzie okazja. I tak, szanowni Państwo, funkcjonujemy. I nagle wobec dużych zmian w gospodarce odpadami przyszło nam zmierzyć się z trudnymi decyzjami. Dlaczego? Przede wszystkim zmiana tej metody, o której tutaj właśnie najwięcej mówimy, to jest dla nas, jako dla związku i dla biura, a więc administracji, którą nasz wspólny związek zatrudnia, jest to bardzo duże przedsięwzięcie. I my też teraz właśnie jedziemy z pielgrzymką po różnych gminach nawzajem i odpowiadamy na Państwa pytania. Bo jest to bardzo duża zmiana dla nas wszystkich. I nie zrobilibyśmy tej zmiany tylko z tego powodu, że nie mamy co zrobić z wolnym czasem w swoim samorządzie. To dołożymy sobie trochę pracy. No nie jest. Ta zmiana była dyskutowana od kiedy ja się pojawiłem w związku osobiście od roku czasu, a słyszałem, że i wcześniej były na tym temat dyskusje. Dlaczego w ogóle ten temat się pojawił? Otóż dlatego, że metoda naliczania opłaty okazała się nieskuteczna. Dlaczego? Szanowni Państwo, metoda nie jest związana z ceną bezpośrednio. Stawka, cena to jest zupełnie co innego. Metoda ma za zadanie sprawić, że my odnajdziemy osoby, które produkują odpady. I sprawimy, że one będą płacić. To jest metoda. Musimy... Narzędzie, które sprawia, że odnajdujemy osoby, które produkują odpady komunalne. Metoda, która funkcjonuje dzisiaj, sprawia, że mówię z bardzo dużym przybliżeniem. Około 25% mieszkańców całego związku, czyli to jest około 10 tysięcy osób, nie uwzględnia swojej obecności w deklaracjach. Po prostu. Stało się dosyć to prostym sposobem na oszczędzanie. Nieuczciwe niestety, ale oszczędzanie. I tak jak wspomnieliśmy podczas komisji.
Mieszkają trzy osoby, dla oszczędności wpisujemy dwie. Mieszkają cztery, dla oszczędności wpisujemy trzy. Ja, proszę mi wierzyć, już niejednokrotnie byłem świadkiem gdzieś tam posłyszanej rozmowy. Spokojnie możesz zaniżyć liczbę osób, nikt jeszcze nikogo za rękę nie złapał, nikt nikomu nie udowodnił. I ta osoba miała rację, ponieważ metoda od osoby zakłada, że jesteśmy wobec siebie uczciwi i tam, gdzie jest nasze miejsce zamieszkania, a więc miejsce stałego pobytu, bez względu na to, czy przebywamy tam przez pół tygodnia, czy przez cały tydzień, to jest nasze miejsce na ziemi. Jeżeli byśmy byli wszyscy uczciwi w tym zakresie, to byłaby to metoda dużo bardziej sprawiedliwa. Natomiast niestety te 25% osób, które nie zadeklarowało się w systemie, w naszych deklaracjach, jest obsługiwana, odpady od tych osób są odbierane na koszt uczciwych. 75 osób, które się zadeklarowały. A z tych 75% płaci lub też jest możliwość wyegzekwowania 90%. Wobec tego dochodzimy do takiego wniosku, że około 60%. Niewiele ponad połowa osób utrzymuje cały nasz mechanizm. Tak jak powiedziałem, związek nie ma ochoty zarabiać. Nie ma ochoty osiągać zysków. Nie ma co z tym robić. Nie ma innych zadań niż tylko prowadzenie gospodarki odpadów. I to jest podstawowa przyczyna. Musieliśmy poszukać metody, która sprawi, że my dostaniemy konkretną tą liczbę osób w dużym uproszczeniu, taką, jaką wiemy, że jest, jaką wskazują wszelkie badania i dane. I tak, szanowni państwo, padało tutaj słowo sprawiedliwość. Moje zdanie osobiste, tutaj państwo się też zgadzali, że ta metoda nie jest sprawiedliwa. Ja się z tym zgadzam, to nie jest metoda sprawiedliwa. Żadna z czterech metod nie jest sprawiedliwa. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że od roku 2012 mamy możliwość tylko czterech metod. Pierwsza metoda to jest metoda, która dzisiaj funkcjonuje od osoby. Druga metoda od metra kwadratowego mieszkania. Trzecia od gospodarstwa i czwarta mierzona wodą. Żadna z nich nie jest metodą sprawiedliwą. Bo czy osoba, która mieszka na 100-metrowym mieszkaniu sama produkuje tyle odpadów, co wynika z jej metrów kwadratowych? Niekoniecznie. Gospodarstwa też są różne między sobą skalą. Ale i też osoba, czyli dzisiaj funkcjonująca metoda też nie jest metodą sprawiedliwą. Bo czy każdy człowiek produkuje dokładnie tyle samo śmieci? Czy człowiek, który mieszka dalej i koszt do niego dojazdu jest taki sam jak do osoby, która mieszka w bloku? Ja to już mówiłem, to są bardzo ważne rzeczy, żeby to powtórzyć po prostu i na to zareagować. Po cóż nam ta bardzo duża zmiana, która będzie kosztowała związek, administrację, bardzo dużo pracy. Nas też. Ja też mam teraz projekt budżetu na głowie i parę innych tematów, mniej lub bardziej przyjemnych, ale czuję, że no, skoro członkowie związku powierzyli mi to zaufanie, no to trzeba też pracować i z tego się wywiązać. Ale to będzie naprawdę duża praca. Moglibyśmy powiedzieć, a niech tak jest, jak jest i niech idzie to dalej. Natomiast dysproporcja cenowa i obciążenie uczciwych osób by rosło. I teraz, szanowni państwo, ja powiem coś niepopularnego, ale w związku z tym, że państwo mnie tutaj nie wybierają, to mogę sobie pozwolić. Czyli Limpiana mówię to samo. Z moimi mieszkańcami mówię, w naszych rozmowach mówię prosto i wprost. Będą podwyżki, bo są wszędzie. Artykuł przed chwilą przytaczałem z portalu samorządowego. Drugi koniec Polski, Radom. Podwyżki z 9 na 20 zł i z 15 na 36. 120% łącznie podwyżki wyżej. A przypominam, że wielkie miasta, duże miasta, to są niższe koszty tak naprawdę, bo odległości pomiędzy budynkami jest zwarta zabudowa. Nie trzeba jeździć do jednego kółka gdzieś po kilka kilometrów czy do nowej miejscowości. Zwartą zabudowę taniej się troszeczkę rozumie, jeżeli chodzi o koszty dojazdu. Zresztą, co tu dużo mówić, zastanawiałem się, panie dyrektor, zapytałem, czy ja mogę udzielić tej informacji. Pan dyrektor potwierdza, że tak. Stargard. Gmina miejska Stargard. W pobliżu dużego miasta, która podjęła decyzję o wyjściu ze związku,
zrobiła przetarg i na odpady selektywne wychodzi 29 zł, tak? 27. 27 zł od osoby. Tyle? No dzisiaj Stargard otrzymał taką ofertę. Już nie wiem, czy podpisać umowę, czy z tym związani, ale taka jest oferta w Stargardzie. Państwo wiedzą, jaka jest u nas. To Stargard jeszcze wciąż jest członkiem związku. Mówimy o od 1 stycznia 2020 roku. Są gminy, gdzie stawki także w naszym województwie o 100% w górę rosną. Ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że będą również rosły także na terenie Związku Gmin Dolnej Odry, bo nie jesteśmy jakąś tutaj zupełną oazą, że nas te wszystkie zmiany ominą. A pytanie, skąd to się bierze? Zawsze mówię o kilku najważniejszych rzeczy. Przede wszystkim sprawa związana z opłatą środowiskową, czyli opłatą za składowanie odpadów na wysypiskach śmieci. I to jest opłata od tony, która od kilku lat dramatycznie rośnie. Mało się naprawdę bardzo o tym mówi. Ja staram się też gdzieś na stronach internetowych wrzucam te informacje, żeby to trochę krążyło wśród mieszkańców, żeby dowiedzieli, skąd to się bierze. A od tony ona rośnie od kilku lat. Niedawno to była opłata na poziomie 140 zł, teraz jest 220 zł od tony, a będzie w przyszłym roku chyba 270, tak? 270 w przyszłym roku. I to, jak Państwo widzą, czasami o podatkach rozmawiamy gminy i tak dalej. Grosz, 10 groszy to już jest dużo. Tu mówimy o kilkudziesięciu złotych od tony. I to jest główna przyczyna tego wzrostu. Druga sprawa to jest sprawa właśnie związana z, w naszym przypadku z no jednak brakami dużymi osób w deklaracjach, tych 25%. Kolejna sprawa, tutaj na naszej prezentacji to było widać, może ja poproszę. Mało też może o tym mówimy i mało to zwracamy uwagę, ale szanowni Państwo, my jako społeczeństwo produkujemy znacznie większą ilość śmieci. To się może tak z dnia na dzień tego nie widać. Ale ja Państwu podam taką informację, którą również na komisji przedstawiałem. W 2015 roku na terenie naszego związku średnio miesięcznie powstawało 700 ton odpadów. W roku 2018, a więc tylko 3 lata później 901 ton odpadów. Ponad 200 ton odpadów więcej zostało produkowanych w tych 3 latach i tendencja jest cały czas wzrostowa. Po prostu produkujemy coraz więcej odpadów. To nie jest, szanowni Państwo, tak, że to jest bezkosztowe. Jeżeli mamy wywiezienie jednej tony odpadów, dochodzi druga, to szanowni Państwo, w pewnym momencie pojawia się kolejny kurs, kolejnego pojazdu, kolejne etaty, kolejny pojazd do wyleasingowania, zakupu itd. itd. To są te podstawowe koszty, które tworzą właśnie ten wzrost, który w całej Polsce jest. Na komisji nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy, szanowni Państwo, ale w związku z tym, że te zmiany będą, bo on już prezydent podpisał ustawę, to też warto, żeby o tym mówić, bo to też będzie tak być może przyjęte w pewnym momencie, że związek sobie, czyli my, cały czas podkreślam, sobie coś wymyśliliśmy, bo tak nam się uwidziało. Natomiast ten system, który został w 2012 roku, nieszczęsny, bo nieszczęsny, musimy sobie z nim radzić, został wprowadzony, zakładał pewien okres przejściowy, tak, który my się mamy nauczyć segregowania odpadów. Ten okres przejściowy się kończy, prezydent podpisał ustawę, wobec której najpóźniej we wrześniu przyszłego roku nie będzie już żadnego podziału na odpady segregowane i niesegregowane. Będzie pełne oczekiwanie, że wszyscy mają segregować odpady. A co się z tym wiąże? Wiąże się to z tym, jak ktoś segregować nie będzie i to nie jest mój pomysł. To są przepisy w Polsce obowiązujące powszechnie, że, szanowni Państwo, będą kary dla tych, którzy nie segregują. Oczywiście też trzeba będzie sprawić, żeby udowodnić komuś, kogo to są śmieci, tak? Pod domem zostawione. Więc dochodzi kwestia oznakowania pojemników, chipowania i tak dalej, no bo ktoś może powiedzieć, przepraszam bardzo, ja segreguję, a to nie są moje śmieci i proszę mi udowodnić, że to są moje śmieci. To są cały szereg elementów, które tak naprawdę trzeba będzie wprowadzić, bo tego od nas się oczekuje poprzez przepisy prawa. Oczywiście, gdyby Państwa gmina nie była w związku, tak jak i moja gmina nie była w związku, to by nas wcale nie ominęło. Musielibyśmy zrobić to samo, tylko już zupełnie samodzielnie i całkowicie na własny koszt. Kolejna rzecz, którą ta ustawa niesie, to jest kolejna frakcja.
jakby ktoś miał za mało, za dużo miejsca przy swoim segregowaniu, teraz musi wygospodarować więcej. Do trzech frakcji segregowanych, które są teraz, znowu decyzją ustawodawcy została wprowadzona czwarta frakcja, czyli tak zwane odpady bio, brązowy pojemnik. My będziemy się starali też Państwu wyjść naprzeciw jako związek, żeby te pojemniki móc zaproponować, tak? Zobaczymy, na ile to tam nam się uda, bo nie można mieć brązowego worka, tak jak pozostałych, tylko śmieci, odpady bio będą musiały być w pojemniku, warte. Lub też będzie furtka, utworzenie kompostownika na własny posesji. To są przepisy, które zostały wprowadzone, one już obowiązują, wejdą w życie w roku 2020. I Szanowni Państwo, tak jak Państwo widzą, cały szereg elementów, które sprawiają, że coraz to nowe wymagania, nowe oczekiwania, a to czipowania, pojemnik bio, kary za segregowanie. Cały szereg elementów, które sprawia, że po prostu ceny rosną. I wracam teraz, Szanowni Państwo, do tej metody odwody. Uznaliśmy, że spośród tych czterech metod, skoro żadna z nich nie jest sprawiedliwa, musimy wybrać taką, która jest najbardziej skuteczna, która sprawi, że nie będziemy musieli, bo też nie mamy takiego prawa, wynajmować firmy detektywistyczne, żeby sprawdzić, czy w danym mieszkaniu mieszkają dwie osoby, czy trzy. Bo nie mamy takich praw, po prostu. Wobec tego musimy mieć czarno na białe. Ile tam po prostu jest ludzkiej aktywności? I przyjęliśmy tą metodę, która jest w kilku gminach, między innymi bardzo blisko tutaj przewodniczący pan Jan Krzywicki, pan Grzegorz Brachowski, wójt Dolic. My blisko przyglądali się gminie Dobra Szczecińska, w której ten system funkcjonuje od lat i sprawdza się i jest po prostu stabilny i chwalony. I uznano po prostu, że jest to metoda, która sprawi, że nam się pokaże poprzez to, jakie jest zużycie wody mieszkalnej, nie mówię o podlicznikach na cele gospodarcze, rolne czy ogrodowe. Tego nie liczymy, odejmujemy licznika głównego. I mamy tutaj sytuację, że pokazuje nam się po prostu ludzka aktywność. Ile tam tej ludzkiej aktywności jest. Mówię, sama metoda nie wpływa na cenę. My metodą chcemy zobaczyć tak naprawdę, kto w mieszkaniu mieszka, ile potencjalnie tych osób mogłoby mieszkać i tak dalej. I to jest, Szanowni Państwo, najważniejszy cel. Mamy świadomość tego, że jest to metoda przede wszystkim historyczna, w oparciu o średnią z ostatniego okresu. Dlatego mieszkańcy nowych mieszkań, nowo budowanych, nowo zamieszkałych, w sensie ktoś zmienia się najemcę, tak dalej, sytuacji, którzy nie mają licznika osób, tak dalej, będą proponowane stawki ryczałtowe, po prostu, tak? Według przyjęcia, że jeden człowiek zużywa między 2-3 metry sześcienne wody miesięcznie, średnio. Podobnie również, jeżeli zmieni się w ciągu roku sytuacja, w której nastąpi jakaś zmiana, jeżeli chodzi o zużycie wody, na przykład ktoś się wyprowadzi, wówczas będzie można złożyć wniosek o przeliczenie ponownie, tak? W oparciu o załącznik, proszę bardzo, u mnie się nastąpiła zmiana, proszę o ponowne przeliczenie. Również, jeżeli będą sytuacje zupełnie indywidualne, i też rozmawialiśmy tutaj podczas posiedzenia komisji, Szanowni Państwo, jeżeli mamy do czynienia z sytuacją, w której za ostatni rok ktoś nie ma podlicznika, a bardzo dużo ilość zużywał na podlewanie i tak dalej, różne inne czynności gospodarcze, znowu zapraszam do tego, żeby złożyć wniosek do zarządu, a my podczas swoich posiedzeń, Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem, rozpatrujemy te sprawy indywidualnie. Też dzisiaj też rozpatrujemy indywidualnie, czasami po 20-30 wniosków podczas posiedzenia. Większość z nich jest naprawdę taki ze zrozumieniem rozpatrywane, są umarzane opłaty, rozkładane na raty i tak to wygląda. Chcemy, żeby Państwo doprowadzić do sytuacji, w której osoby, które są uczciwe, które się deklarują, które płacą, nie musiały opłacać tych, którzy też mają odbierane śmieci, ale na koszt pozostałych. I tak jak wspomniałem, związek, który wspólnie tworzymy, nie ma absolutnie żadnej intencji, nie jest spółką prawa handlowego, żeby przynosić zyski. Mam po prostu sprawić, żebyśmy w miarę wyszli na zewnątrz. Jeżeli będą jeszcze odpady za nieruchomości niezamieszkałe. W tym momencie związek nie wszedł w ten sektor działalności decyzją zgromadzenia.
Do tej pory jest tak, że po prostu odpady niezamieszkałe są indywidualnie rozstrzygane, można indywidualnie podpisywać umowy z firmami, które świadczą na danym terenie takie usługi. Tak to wygląda dzisiaj. Tak? My nie mamy teraz możliwości weryfikacji, natomiast teoretycznie prawnie nie jest możliwe, znaczy możliwe jest faktycznie, ale to jest niezgodne z prawem, że ktoś odpady, które zgromadził na przykład w sklepie, w zakładzie fryzjerskim, zabiera do domu. Tak, to nie jest zgodne z prawem. To nie jest zgodne z prawem. Jeżeli będą, Szanowni Państwo, jakieś pytania, nie wiem, czy ostatnicie powiedzieć może. Nie, bo to myślę, może by wprowadziliśmy dwa punkty, czyli pierwsze to jest dyskusja na temat tych uchwał, a później przejdziemy do ostatnich. Ja dziękuję, w takim razie jest niespodziewanie. Ja bym się chciał tylko właśnie też, bo rozumiem stąd pytanie właśnie a propos, czy jest w jakiś sposób weryfikowane, czy wszystkie firmy, podmioty gospodarcze, nie będące osobami fizycznymi na terenie naszych gmin, przedstawiają, czy są wzywane do tego, żeby okazać podpisane umowy, bo czy to nie jest taka sytuacja, że często z przedsiębiorstw te śmieci są wywożone do prywatnych kubów i stąd może jest nadprodukcja czasami odpadów. Tak samo druga sprawa jest właśnie to jest, no niestety produkcja odpadów komunalnych wzrasta i to faktycznie każda statystyka pokazuje. Jest to związane i z nami, ale też z producentami wszystkich dostępnych materiałów. Nie ma już w tej chwili opakowań zastępczych, wszystko jest pakowane w plastiki, w folię i tak dalej, i tak dalej. No i wiadomo, raczej to będzie postępować. Nie widać w naszym kraju tendencji do tej, która jest prowadzona w Skandynawii czy też na Zachodzie, czyli no krótko mówiąc kaucji i odzyskiwania tak, w większości opakowań. No, były takie pomysły, ale jakoś to nie przechodzą. Jeżeli chodzi teraz o koszty, ja mam tylko takie też jeszcze pytanie. Co się kryje ogólnie pod kosztami administracyjnymi? Bo chciałbym zwrócić uwagę, że w 2016 roku stanowiły one chyba około 8%, w tej chwili w ubiegłym roku chyba wzrosły do 14% kosztów ogólnych w związku. Czy to są tylko kwestia płac, zatrudnień i tak dalej, utrzymywania lokalu, czy też to są jakieś jeszcze inne rzeczy? Może w tym ostatnim punkcie, panie przewodniczący, odpowiem od razu. Jeżeli chodzi o odpady z nieruchomości zamieszkałych, proszę panie dyrektor o odpowiedź. Natomiast jeżeli chodzi o koszty administracyjne, szanowni państwo, w związku gminy Dolnej Odry w biurze, w związku, który cały czas będę podkreślał, z naszym wspólnym związkiem, jest 10 etapów na 15 gmin. Łatwo policzyć, że to jest znacznie mniej niż jeden etap na gminę. Wiem, że gminy niewielkie, takie jak moja gmina, gmina Cedynia ma mieszkańców, teraz w pamięci, moja gmina ma 6 tysięcy mieszkańców, to my liczyliśmy, że gdybyśmy mieli sami w systemie zadziałać, to dwa etaty spokojnie byłyby potrzebne. Łatwo policzyć, że jest to oszczędność administracyjna. Natomiast, szanowni państwo, wzrost kosztów administracji przede wszystkim. Zresztą tak naprawdę to jest bardzo niewielki ułamek, bo większość kosztów jest związanych z umową z firmą, która zajmuje się prowadzeniem odbiorem odpadów. Są to przede wszystkim koszty administracyjne związane z egzekwowaniem naszych należności, zaległości, pisma poszczególne, koszty komornicze, koszty egzekucyjne. To są przede wszystkim, tych spraw jest coraz więcej, bo one się gromadzą, rosną po prostu z poprzednich lat. Są osoby, które nawet ze zdziwieniem nawet spojrzałem, że w ogóle nigdy nie zapłacili złotówki w tym systemie od 12 roku. I to tak rośnie. Mają po kilka tysięcy złotych, a nawet i więcej zaległości. No i to są postępowania po prostu, zaliczki na postępowania egzekucyjne itd. Ta grupa się nawarstwia po prostu dłużników wobec związku, a często są to osoby całkowicie niewypłacane. Dziękuję. Ktoś państwo bardzo. Ja może jeszcze odpowiem na to pytanie, które wcześniej było odnośnie niezamieszkałych nieruchomości. Oczywiście jest, proszę państwa, procedura prowadzona. Nieruchomości niezamieszkałe są ciągle sprawdzane poprzez wezwanie, zgodnie zresztą z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości, do przedstawienia umowy. Każda nieruchomość niezamieszkała musi mieć zawartą umowę. Jedyne zwolnienie, jakie istnieje w ustawie, to jest zwolnienie w momencie, kiedy w ramach działalności gospodarczej tylko i wyłącznie obsługa administracyjna, biurowa tej nieruchomości jest prowadzona w mieszkaniu. Natomiast wszystkie inne działalności zarejestrowane na danej nieruchomości powinny mieć umowę i powinny okazać się
opłaceniem rachunków. Jeżeli takiej umowy nie posiadają, wówczas związek, czy też gmina, jeżeli sama wykonuje takie, takie zadania, jest zobowiązany za taką nieruchomość zawrzeć umowę w trybie administracyjnym. W naszym przypadku takiej decyzji nigdy nie wydaliśmy, ze względu na to, że każdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej wezwany do przedstawienia takowej umowy, taką umową się okazuje. Nawet jeżeli nie ma jej wcześniej, to w momencie, gdy dostaje wezwanie do przedstawienia takiej umowy, biegnie i zawiera taką umowę bezwzględnie. W tym momencie automatycznie proces administracyjny jest przerywany, gdyż nie ma podstaw do tego, żeby wydać decyzję i zawrzeć taką umowę za przedsiębiorcę. Natomiast dokładnie tak to się odbywa. Wzywany jest, no i niestety przedstawiają, albo stety, bo to jest, to się chwali, przedstawiają nam umowy. Dziękuję bardzo. Pani Sobyska. Ja mam pytanie, jeżeli chodzi o gospodarstwa rolne, tak? Bo urzędem w jakiś inny sposób odliczone tam w rozliczach. Ja wiem na swoim przykładzie, gdzie my zużywamy w tej chwili 80 metrów sześciennych, jest to dużo. W okresach, gdzie są wykonywane opryski, bądź jeszcze inne czynności na polu, przekraczamy 100-120 kubików. I teraz pytam, jak to będzie liczone, czy jeżeli już będą podliczniki, to kto będzie się zajmował ich montażem? Czy my sami, czy dostaniemy to wszystko od związku i tak naprawdę jak to będzie wyglądało? Tak, Szanowni Państwo, ten temat również wyróżniłem podczas posiedzenia komisji. Jeżeli chodzi o sprawę podliczników, jest to inicjatywa własna właściciela gospodarstwa. Natomiast my zachęcamy do tego, to po prostu się opłaca. Życzenie świecie bardzo szybko przyniesie pożądany efekt, jeżeli chodzi o oszczędności. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście taką instalację można wykonać tylko po stosunku porozumieniu z właścicielem sieci. Nie wiem, czy Państwo mają lokalne przedsiębiorstwa komunalne, czy też jest ich więcej. U nas są dwa. Jest przedsiębiorstwo gminne i jest przedsiębiorstwo wodociągi zachodniopomorskie. Tak, no, funkcjonuje. Natomiast jeżeli chodzi o sytuację, w której mówimy o okresie wstecz, prosimy wówczas o indywidualne opisywanie sprawy. Oczywistym jest, że gospodarstwo, w którym mieszka 3-4 osoby, nie produkuje, nie zużywa takiej liczby wody. I to dla tych wszystkich sytuacji zachęcamy do indywidualnego rozpoczynania sprawy. Po pierwsze, a po drugie, dla wszystkich osób, które nowo zamieszkują, wybudowały się, mają taką sytuację, gdzie na cele gospodarcze było duże zużycie wody i wreszcie na przykład mamy sytuację, w której ktoś na przykład na studnie i w ogóle nie ma wodomierza, bo nie ma potrzeby. To jest, wówczas wchodzimy w sytuację ryczałtową też, w której przyznajemy, że każda osoba, która zamieszkuje w tym gospodarstwie, średnio zużywa 2-3 metry sześcienne wody miesięcznie. Tak to jest. Ja się właśnie pan dobrze stał w sytuacji całą, ale nie chciałem odpowiedzieć, dlaczego właśnie stawka wynosi 7,10 zł, tak? Odwołał się pan do nie dobra, że tam też tak mają kilku lat. Ja też tam tak zerknąłem to wczoraj i wszystko się zgadza, tylko oprócz jednego, że tam mają zawodę, płacą 4,80 zł, tak? Tam płacimy 7,10. To jest znaczna różnica. I dlatego mówię, że gdyby była woda w cenie kosztowała nawet to już, znaczy odpady, cena za odpady by kosztowała tam na 4 zł, to na 4 zł. Do tego bym przystał, że to jest ok, bo cenę na wodę ustala przedsiębiorstwo gospodarki wodnej Wody Polskie. No to nawet to się jakoś tam w tych granicach mieści. Natomiast tu 7 zł 10 groszy, to jest cena tak dla niewiadomo, to się dzieje. Wody Polskie nie ustawiły. Ustawiło to Związek Gmin Dolnej Wody. Skąd to się wziąło? Ja bym może krótko odpowiedział i już bym nawet nie... Nie, po prostu... mówię, że tam jest taka cena, tylko po prostu 4,80. Myślę, że to jest prosty przelicznik po prostu z kosztów, tak? Z kosztów ewentualnie przeliczane na proste wpływy. Ustawa dopuszcza taki system, narzuca stawki, to jest tam, że nie pamiętam, czy 0,7% średnio, tam jest jakoś na mieszkańca dochodu.
Za zeszły rok jest tam chyba 1600 zł, u nas to jest tak jeszcze mniej. Także ta stawka mieści się w ramach, jest dopuszczalna prawem i no jest to chyba prosty rachunek ekonomiczny, tak mi się wydaje. I tu chyba nie będę dalej drążył, bo nie ma co chyba tego dalej rozwijać. Skąd się bierze dana stawka? Dopuszczalne jest również czterokrotne, minimum dwukrotne, a maksymalnie czterokrotne obciążenie w związku z niesegregowaniem odpadów. Stąd też jest tutaj zastosowana stawka maksymalna, która ma zachęcić do segregowania tych odpadów. Dobrze, że teraz jest ta zachęta, bo w poprzednich latach raczej było, stawka była tak spłaszczana, że zniechęcała do segregowania. Także to już pomijam. Dalej, ja rozumiem, że właśnie tutaj, jak pan burmistrz powiedział, będzie to rozpatrywane wszystko indywidualnie, bo po prostu uchwała... Skąd ta dyskusja się wzięła? Uchwała nie dopuszcza żadnych innych tutaj możliwości. Nie ma nawet jakiegoś zapisu, że to będzie rozpatrywane indywidualnie. Jest twardo. 12 miesięcy z ostatnich 15, kto ma wodomierz, kto nie ma, według rozporządzenia ministra. I tutaj nie ma żadnego pola manewru. I teraz rozumiem, że każdy indywidualnie będzie musiał przy deklaracji składać, tak, do związku gmin Dolnej Odry, tu też przecież wybrać się i pisać podanie, wniosek, żeby po prostu ludziom wyjaśnić. Pisać wniosek, że ja takiego zużycia nie będę miał w tym roku i proszę o przeliczenie na podstawie, nie wiem, ostatniego rachunku, dwóch ostatnich, trzech, czy jakoś tak? Dokładnie to chodzi, że to właśnie dziękuję panu przewodniczącemu za ten wątek, bo teraz się troszeczkę odwróciła kolejność, tak? Dzisiaj my składamy deklarację, w którym twierdzimy, że mieszka jedna osoba, a my musimy udowodnić, że nie mieszka. A teraz się to odwraca. Bo jeżeli chcemy, żeby po prostu wszyscy płacili, a nie tylko te osoby uczciwe za wszystkich, jeżeli, drogi mieszkańcu, jeżeli twierdzisz, że masz inne zużycie wody, to ty nam udowodnij to po prostu poprzez swoje ostatnie rachunki, wykonamy to weryfikację. I tam jest też taki, w regulaminie jest przepis, który mówi o tym, że jeżeli nagle ze względu na, powiedzmy, wyprowadzenie się osoby, zmiany mieszkańców, inne zdarzenia, nastąpiło radykalne zwiększenie się zużycia wody, jest możliwość ponownego przeliczenia po prostu w odpowiedni czasowy okres. Zdarzały się takie sytuacje, też mieliśmy w Lipianach, gdzie były po prostu awarie związane z bardzo dużym zużyciem wody, co oczywiste jest, że to jest taki przypadek, który sprawia, że nie może to być wliczone do opłat. Bardzo proszę. Ja mam taki, jaki okres będzie brany pod uwagę, jeśli chodzi o test wsteczny, który mówił. Chyba, że w przypadku przeliczenia okresu półrocznego. W przypadku, że w ciągu roku się coś zmienia, półroczny okres. To ja powiem tak, że u nas jest ciężko. U nas tak naprawdę trzeba będzie brać zawsze tylko styczeń lutej, bo wtedy są zwierzęta poddane ubojowi, wtedy tak naprawdę widać, ile my korzystamy wody, tak? Pozostałe okresy, pozostałe miesiące są, jest ta woda zużywana, bądź do okresu, bądź do zwierząt gospodarskich, no i wtedy to przekracza ilość, którą my zużywamy stricte u siebie w domu, prawda? Kto będzie weryfikował zdarzenia osoby, czy awarii? Jeszcze raz proszę. Kto będzie weryfikował zdarzenia osoby i awarii? Jakim dokumentem trzeba będzie się okazać przy tego typu wniosku? Tak, szanowni państwo, tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której zawsze tą awarię, na awarię ktoś reaguje. Tak? Ona się kończy w pewnym momencie. Miałem taką sytuację, gdzie rzeczywiście no, po prostu rachunek przyszedł za wodę bardzo duży, niż tutaj państwo dowodzili. Została specjalna notatka skupowała przez odpowiedni przedstawicieli zakładu wodociągowego, która posłużyła do tego, żeby ten rachunek został anulowany. Tutaj, szanowni państwo, już teraz do nas, do związku przychodzą na zarząd dokumenty różnego rodzaju. My nie mamy zamkniętego katalogu dokumentów, że tylko to, to i to nas interesuje, nic więcej. Wszystkie sprawy w tych indywidualnym rozpatrzeniu mogą być wzięte pod uwagę. Po prostu wszelkiego rodzaju dokumenty, które uprawdopodobnią państwa stanowisko, są przez nas już teraz brane pod uwagę. Tak? Tak jak pani powiedziała, że tylko są naprawdę miarodajne i wiarygodne dwa pierwsze, powiedzmy, miesiące, wówczas pani może sporządzić po pierwsze rachunki i odpowiednio je skomentować. Tutaj mamy skokowy wzrost, ponieważ my prowadzimy taką rodzaj działalność. Dostawić dokumenty związane z tą działalnością. Bardzo proszę, państwo składają deklaracje. To nie działa w ten sposób, że my w oparciu o rachunki wyliczamy, czy wyliczać będziemy ile zużytej wody, tylko państwo deklarują, ile zużywają wody, a potwierdzeniem tego są rachunki, nie odwrotnie, że my sobie sami dzielimy po prostu. Państwo będą proszeni o złożenie deklaracji, które państwo deklarują. Pani może złożyć
odpowiednią ilość metrów sześciennych wody. Ja uważam, że my na tyle cele mieszkalne zużywamy tyle. Przedstawiam rachunki, ale komentuję w ten sposób, że one są związane z taką inną rodzaju działalnością. Proszę bardzo. I wówczas, jeżeli to jest odpowiednio przygotowane, wiarygodnie, to my jako zarząd naprawdę nie jesteśmy po to, żeby robić komuś krzywdę. Odrzucamy tylko te wnioski, które naprawdę widać, że ktoś oszczędny gospodaruje prawie. Proszę Państwa, to ja wrócę może właśnie do tej opłaty, która została wniesiona. Nie wiem, bo Państwo nie byli na komisjach, więc szeroko było dyskutowane, że z końcem roku wychodzi ze związku 5 gmin. Ja myślę, że ta opłata, która została tak skalkulowana na 7 zł 10 groszy, między innymi zawiera to, że tych odbiorców jednak związek będzie miał zdecydowanie mniej. 5 gmin odejdzie, to jest kilka tysięcy osób. Administracja pozostaje, to wszystko pozostaje, te koszty trzeba tak wykalkulować, że tych odbiorców będzie zdecydowanie mniej. Kto za to zapłaci? Nie ci, którzy nie płacą, tylko my, którzy chcemy płacić. I skąd? Ja uważam, że stąd ta kalkulacja się wzięła, te 7 zł 10 groszy. Miałem tu więcej pytań, ale już mi Pan to wyjaśnił, bo chodziło o ryczałtową, że ludzie nie mają w ogóle licznika, mają swoje wody, mają swoje studnie i tak dalej, więc to już Pan wytłumaczył, więc o to nie będę pytał, ale jednak ta strata tylu osób, tylu gmin, no wiąże się, że to spadną te koszty chyba też na te gminy, które pozostaną w związku i stąd chyba ta kalkulacja wyszła. Jest porównanie do dobrej szczecińskiej. Mamy, dlaczego zdecydowanie taka duża różnica wynikła z tego, więc... Szczecin chyba 5 zł, także to jest tego, ale myślę, że to są dane z tego roku, także myślę, że one się jeszcze mogą w nowym roku zmienić w tamtych gminach. No 2,4 do 3. No to tak. Czyli ja myślę, że stawka tutaj akurat nie podlega dyskusji, nie ma podstaw, żeby podważać w ogóle wyliczenia, tak? Nie ma podstaw, żeby podważać wyliczenia. To mi się wydaje, że tutaj nie. Tutaj bardziej kontrowersyjny jest po prostu system naliczania, tak? Nie chodzi o to zużycie w roku poprzednim. Natomiast jeżeli chodzi o szczecińską, ja tutaj wyjaśnię. Proszę zwrócić uwagę, że Rio tam uchyliło część uchwały, nie wiem czy na to Państwo zwracacie uwagę, w dobrej szczecińskiej nikt nie ma prawa odliczyć sobie podliczników. Tylko te 4,80 stawkę płacą od całej ilości zużytej wody, a z tego co tutaj prezentowana Pani Wójt Dobrej, bo byliśmy na spotkaniu również, żeby tam zweryfikować to wszystko za i przeciw, widać ewidentnie, że tam są bardzo duże gospodarstwa. Są to mieszkańcy głównie ze Szczecina, jest to tak zwana sypialnia Szczecina. Są to ludzie bogaci, którzy nie oszczędzają na wodzie. I mają bardzo duże obszary, trawniki, podlewają. Nikt nie jest zwolniony z opłat za te podlewanie trawników i tak dalej, więc możecie sobie Państwo przeliczyć, ile dodatkowo oni płacą właśnie za tą wodę, która jest u nas, będzie podlegała odliczeniu. Proszę jeszcze chwilę. Ja mam jeszcze jedno pytanie, a proszę właśnie z uskonanej deklaracji. Jak będzie rozpatrywana sytuacja, kiedy mieszkaniec złoży deklarację, określi swoje zużycie wody, natomiast nie załączy żadnych faktur, rachunków, bo się powoła na RODO i jest podpisana umowa z firmą zewnętrzną, czyli nie gminną? Znaczy w tym momencie nie obowiązuje go RODO. Jeżeli przepisy mówią, że ma jakieś dokumenty dostarczyć, to w tym momencie RODO nie kwestionuje tutaj, nie może jak gdyby działać na zasadzie nie dam, bo nie muszę, bo mnie RODO chroni. Absolutnie, jeżeli przepis nadrzędny mówi, że trzeba coś zrobić, to trzeba zrobić. Nie wydaje mi się, że uchwała jest przepisem nadrzędnym nad ustawą, no bez przesady. Ale w sensie, że w ustawie RODO, tej tak zwanej, jest przepis, który mówi o tym, że w przypadku, jeżeli jakiś akt prawa stanowi, że pewne dane muszą być udostępnione organom w szczególności administracyjnym, wówczas mieszkaniec nie ma możliwości nieudostępnienia takich danych. Dziękuję. Bardzo proszę Pani. Chciałam zapytać jeszcze, kto poniesie koszty dodatkowych pojemników, czy też rodziny. Których dodatkowych pojemników? No jeżeli będzie segregacja, to trzeba dodatkowe pojemniki, tak? Czyli brązowy. Jeżeli chodzi o segregację i pojemniki... Szanowni Państwo, tak jak wspomniałem we wcześniejszym wystąpieniu, też nie jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że wychodzi jeszcze jedna frakcja.
Nie wiem, czy możemy sobie tak powiedzieć ogólnie, że nauczyliśmy się dobrze segregować trzy frakcje, żeby chodzić w czwartą, a tak naprawdę w pięć łącznie, tak? Żółty, żółty pojemnik, niebieski, zielony, zmieszany, czarny, tak? No i piąty, brązowy odpad bio. Natomiast niestety taka dyspozycja wchodzi w przepisach ustawy w całym kraju. I my nie mamy możliwości się do niej nie zastosować, jak i wszystkie inne gminy w całym kraju. Wobec tego będą oczywiście takie przepisy prawa kuratorskiego, będą dwie możliwości. Albo będzie można nie ponosić tego rodzaju kosztów, mając kompostownię, który się zgłosi, a jeżeli ktoś nie będzie chciał, nie miał możliwości, będzie musiał nabyć pojemnik. My będziemy chcieli zaproponować Państwu używane pojemniki do nabycia na własny za niewielką cenę. Zobaczymy, czy nam się to przedsięwzięcie uda. Pracujemy nad tym. Natomiast no, będą Państwo poinformowani. Istnieje taka możliwość, że trzeba będzie po prostu nabyć ten pojemnik na własny koszt. Chcielibyśmy sprawić, żeby to było dla Państwa tańsze, bo no każdy może też nabyć sobie nowy, jak ktoś ma takie życzenie, oczywiście, tak? Natomiast chcielibyśmy dać szansę pozostałym Państwu, którzy mogą kupić używane. Czy nam się to uda? Zobaczymy, trwają tutaj rozmowy na ten temat. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze odnośnie ewentualnych uchwał? Bardzo proszę. Była wspomniana o podlicznikach, to jest prawda, ale każdy wie, że żaden mieszkaniec wsi nie ma podlicznika, a ma ogródek, podlewa go, ma jakiś samochód, musi ogródek. Jak to będzie rozliczane? Czyli to są wysokie koszty, czyli jak przyjdzie lipie, sierpień, gorące dnie, każdy ogródek musi podlać, a nie ma podlicznika na ogródek. A praktycznie to jest w okolicy wsiach, żaden ogródek mieszkaniec nie ma podlicznika. Jak przyjdzie mu płacić za to, że podlewa ogródek, czy mieje samochód, a każdy za to. No tak jak wspomniałem, Szanowni Państwo, no, za rok poprzedni można po prostu indywidualnie uzasadnić, czy takie jest zużycie ze względu na różnego rodzaju działalność, ale generalnie na przyszłość będzie się po prostu opłacało założyć ten podlicznik. Nie, jeżeli będzie możliwe, bo na tym jest niemożliwe, bo wodociągi mają swoje reguły, dalej nie puszczą. Najwyższej piwnicy dalej nie można wyszkać. Chyba robię takie koszty, żeby zrobić. No my, Szanowni Państwo, też powiem tak, bo też poruszamy te tematy obszarów wiejskich. Nasze gminy, tak jak wspomniałem wcześniej, to są przede wszystkim obszary miejskie. Na 15 gmin obecnie funkcjonujących w związku mamy tylko trzy niewielkie miasteczka, tak? Cedynia, Moryń i Lipianie. Reszta to są tereny wiejskie, zresztą moje gminy też są obszary wiejskie. Różne, bo są obszary powiatowskie, gdzie są bloki i tam jest jeszcze inna sytuacja. Są indywidualni rolnicy i mieszkańcy, którzy nie są rolnikami, ale też mieszkają na wsi. Także my tę sytuację przedyskutowaliśmy. Nasi członkowie zarządu, troje jest wójtami gmin typowo wiejskich, jest rolnik wśród nas też, wiceprzewodniczący zarządu i naprawdę wszystkie te sprawy, a także w gronie zgromadzenia przedstawicieli wszystkich gmin były dokładnie przedyskutowane. Ja wiem, Szanowni Państwo, że jest tutaj kilka rzeczy, które na pewno nie będą łatwe, ale proszę mi wierzyć, że my każdą z tych metod dokładnie przeleźliśmy. Mamy tylko cztery do wyboru, żadnej innej więcej. I musielibyśmy wybrać taką, która daje szansę, żeby w końcu płacili wszyscy, a nie tylko ci, którzy są uczciwi. Po prostu. Bardzo proszę. Ja chciałbym zapytać właśnie przedsiębiorców, którzy tam powiedzmy mają przedsiębiorstwo gdzie indziej, czy nawet w własnym mieszkaniu zarejestrowaną działalność, tak? I prowadzą tą działalność. I chodzi mi o to, pani wie, ja wiem, że powinien mieć powiedzmy na przedsiębiorstwo i na podatku, to musi mieć dwie umowy, tak? A powiedzmy przedsiębiorca albo nie chce wiedzieć, albo nie wie rzeczywiście. Pani wie, że takie procedury prowadzicie, że sprawdzacie. Ewentualnie szacunkowo, żeby pani powiedziała, ile sprawdziliście takich przedsiębiorstw inicjatywy. Nie jestem w stanie w tej chwili. Nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć, bo nie mam tych danych. Natomiast możemy przesłać tutaj na ręce gminy taką odpowiedź, ile takich postępowań zostało przeprowadzonych. Ktoś z Państwa jeszcze odnośnie?
że uchwał. Jeśli nikt nie ma nic do powiedzenia, Opa, to proszę o podsumowanie. W całej dyskusji tylko mam jedną dobrą informację. Na koniec, żeby chociaż czymś cokolwiek pozytywnym przybyć, zmieni się moim zdaniem i chyba tak jak rozmawiam z mieszkańcami swojej gminy też na plus system odpadów gabarytowych. Jako związek wyszliśmy z propozycją dla wszystkich gmin, ażeby wskazać miejsca, które mogły być przeznaczone na takie mini przoki, nazywam w uproszczeniu, a tak naprawdę na dwa kontenery. Z jednej strony kontener na odpady gabarytowe, z drugiej strony kontener na elektrośmieci. Po co? Ano po to, żeby można było przez cały rok, nie tylko w dwóch miejscach w roku, złożyć odpady gabarytowe i elektrośmieci. To jest, jak rozmawiam z moimi radnymi, z sołtysami, mieszkańcami, bardzo dobrze przyjęte rozwiązanie. Stąd też pozwoliłem sobie ocenić jako rzecz pozytywną dla Państwa. Ja to widzę u siebie w ten sposób, nie wiem jak Pan Burmistrz i Państwo zadecydują, u mnie jest miejsce pod kluczem, w którym ja nie stać mnie na to, żeby pracownika wygospodarować na cały etat, żeby była stróżówka i codziennie przez 8 godzin, ale za 2-3 razy w tygodniu dyżur, ewentualnie na telefon w sytuacjach nagłych, otworzymy, udostępnimy i będzie można przez cały rok składać gabaryty, nie czekając na ten moment w ciągu roku. Podobnie elektrośmieci. Mam nadzieję, że to w końcu sprawi, że ta szczytna idea, która zakładała, że znikną śmieci z lasów i pól, w końcu się trochę przybliży dzięki temu, bo nie wiem jak u Państwa, ale w mojej gminie, jadąc rowerem właśnie przez las, pole, niestety wszędzie odpadnie. To jest inny problem, bo jeszcze ekipy budowlane wracające z granicy bardzo dużo. Ja mam u siebie takie rozwiązanie, że gruz, który jest wyczyszczony z innych elementów, tam metalowych, drewnianych, to skupuję u siebie i to wykorzystuję na drogi. Także tutaj jest kilka elementów, które możemy pośrednio rozwiązywać, ale wierzę w to, że te kontenery na gabaryty i elektrośmieci sprawią, że będzie można na bieżąco taki odpad pozostawić i nie czekać na te dwa punkty w roku. W każdej gminie będzie? Propozycja jest dla każdej gminy, ale nie wiem, czy każda gmina ma przygotowane miejsce po temu, tak? To zależy właśnie od tego. Wskazaliśmy teren oczyszczalny, żeby nie jest. Proszę bardzo jeszcze. Tak, pan Czesław, właśnie bardzo dobrą ideę, bo na zachodzie właśnie takie coś już funkcjonuje bardzo dawno, że mieszkańcy mogą podwozić swoje śmieci, tak? Tych gabarytowych, któreś tam zbędne, są takie miejsca składowane, nieodpłatnie zajeżdżasz, zostawiasz, nie czekasz i to się nie wałęsa właśnie przez cały rok, bo właśnie pamiętamy o tym za 2 miesiące zapomnimy, później ktoś mówi, czy jest, i nie wiesz, jak to leży. A gdyby taka możliwość właśnie do podwiezienia od razu, to każdy o tym pamięta. I to jest taki dobry wzór do naśladowania. Dziękuję. Jeśli nie ma Państwa, tak tylko woli podsumowania może tej dyskusji. A propos właśnie wyrzucania śmieci, to jestem doskonale w temacie, jestem pracownikiem lasów państwowych, doskonale wiem, jakie ilości śmieci lądują w lasach, także naprawdę i jaki to jest typ śmieci. I to są głównie elektronarzędzia, ale też głównie też eternity, w których niestety mamy problem z utylizacją, bo to się wszystko wlecze. Może w podsumowaniu tych uchwał, konkretnie dwóch uchwał, bo to była poprawka potem do tej 17, tak, o ile się nie mylę, tam chodziło o tą ulgę. Wiemy wszyscy, że niestety podwyżki nas czekają. Myślę, że to nie są pierwsze niestety. Będą jeszcze większe, jeżeli chodzi o pozbywanie się odpadów komunalnych. Największe kontrowersje właśnie wzbudzał system naliczania. Nie wiem, wierzymy w to głęboko, że Związek Gminy Dolnej Odry będzie otwarty dla mieszkańców i będzie potrafił zrozumieć przede wszystkim sytuację mieszkańców wsi, bo faktycznie większość gmin, która jest w tej chwili w zgromadzeniu, to gminy z przerażającym obszarem wiejskim, gdzie faktycznie zużycie wody nijak się ma do produkcji śmieci i dotyczy to nie tylko gospodarstw rolnych, ale również ogródków działkowych, również trawników i tak dalej. Także wierzymy w tą otwartość związku i że pozwolą trochę elastycznie podchodzić do tej uchwały, na którą związek jakby nie patrzeć uchwalił i wydawałoby się, że jest obowiązująca i dość sztywna. I to chyba tylko tyle. W tym temacie chyba zamkniemy ten projekt i przejdziemy do następnego punktu, związanego również z Związkiem Gmin Dolnej Odry, czyli do uchwały w sprawie wniesienia sprzeciwu w sprawie wprowadzenia zmian w statutu Związku Gmin Dolnej Odry. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Czy tam... Ja
pan by chciał podsumować ogólnie o statucie. Jeżeli pan względem komisji, coś uzupełnić, bardzo proszę, jestem do dyspozycji. Nie, no, może tak, ja tylko takim krótkim podsumowaniem, jeśli można, proszę mnie poprawić, jeżeli się pomylę. Rozumiem, że wprowadzenie statutu jest niezbędne, konieczne i jeszcze teraz, jeszcze w tym roku, czyli przed odejściem tych kolejnych 5 gmin, żeby uregulować sprawy zaległości, należności i tak dalej. I dlatego nie, Związek Gmin nie chce czekać z tym do nowego roku, że tak powiem, tylko chodzi o teraz czas. Tak, jeśli dobrze rozumiem? Tak, ja może jeszcze dwa słowa komentarza, żeby państwo dokładnie widzieli. Tak jak wspomniałem już, spośród 15 gmin, 2 gminy złożyły już sprzeciw, co sprawia, że to statut wejść w życie, nie wejdzie. Mam nadzieję, że wrócimy do tego tematu. Ja bardzo proszę państwa o stanowisko, bo to też dla nas jest jakiś sygnał, jakie uwagi uwzględnić, jakie państwo mają kierunkowe spojrzenie na ten temat, ale no, gminy, które pożegnały się ze związkiem, no, nie chcą przyjąć tego statutu. Myślę, że możemy domyślać się z jakichś względów. Ja mam osobiście taką nadzieję, że jak już będziemy od 1 stycznia w zaktualizowanym składzie, że przystąpimy do uchwalania tego statutu ponownie. Ponieważ jest to statut, zwłaszcza w tych dwóch przepisach, o których rozmawialiśmy, jest to statut, który chroni uczciwe gminy, które są w związku względem tych, które no, chciałyby pozostałe gminy zostawić z bagażem niezałatwionych spraw finansowych. To jest po prostu zabezpieczenie dla tych, którzy są na przyszłość. Jeżeli, bo wiem, że szczegółowo rozmawialiśmy na połączonym posiedzeniu komisji o newralgicznych kwestiach. Jeżeli jest potrzeba, panie przewodniczący, oczywiście się odniosę, natomiast też jestem do państwa dyspozycji. Bardzo proszę, czy ktoś z państwa radnych, to też gości zaproszonych, chciałby zadać jakieś pytanie? Korzystajmy z okazji. Odnośnie statutu, czy uważacie, że został temat statutu wyczerpany? Jeśli uznajemy, że temat statutu został wyczerpany, to przejdziemy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wniesienia sprzeciwu w stosunku do uchwały nr 12 na 2019 Zgromadzenia Związków Gmin Dolnej Odry z dnia 2 października w sprawie wprowadzenia zmian statutu Związków Gmin Dolnej Odry. Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała przepadła, czyli nie wnosimy żadnego sprzeciwu. Korzystając jeszcze z okazji, ponieważ my już przejdziemy sobie do dalszego porządku obrad, ale tutaj płynęło również pismo tutaj do pana burmistrza, ale informacyjne dla mnie. Związane również ze Związkiem Gmin Dolnej Odry, czyli szanowni państwo, wobec zmieniających się zasad obowiązującego na terenie Związku Gmin Dolnej Odry systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z podjętymi przez Zgromadzenie Związku Gmin Dolnej Odry uchwałami, które dzisiaj wstępnie omawialiśmy, tam chodziło o uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty oraz w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat. Bardzo proszę o ustalenie terminu i miejsca spotkania informacyjno-szkoleniowego z radnymi, sołtysami i pracownikami gminy, podczas którego będzie możliwość przekazania informacji na temat zasad systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 roku. Proszę o przekazanie powyższej informacji do Rady Gminy, sołtysów oraz pracowników gminy, co o niniejszym czynie. I myślę, że o terminach ustalonych tutaj pan burmistrz powiadomił. Jeśli tak, to ja bardzo dziękuję, nie będę na siłę państwa zatrzymywał. Jeśli można, pozwolę sobie zarządzić 10-minutową przerwę, zanim przejdziemy do dalszego procedowania.
przerwę, że zakończyliśmy, 10 minut minęło, przejdziemy do dalszego procedowania, ponieważ niestety zmieniła się liczba radnych obecnych. Bardzo przepraszam, jeśli można. A bo tu jest dalszy ciąg dyskusji, już wiecie, przepraszamy. Ponieważ zmieniła się liczba obecnych radnych, bardzo proszę o ponowne sprawdzenie obecności. Dziękuję bardzo. Obecnie w obradach bierze udział 12 rad. Kolejnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie z pracy burmistrza Cedynia w okresie pomiędzy sesjami. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Dopytać. Jeśli nie, to przejdziemy do kolejnego punktu. Jest to informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu Miejskiego w Cedynie, kierowników jednostek organizacyjnych gminy za rok 2018. Pozwolę sobie przeczytać, tutaj pismo skierowane przez Pana Burmistrza. Działając na podstawie artykułu 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przedstawiam informację o oświadczeniach majątkowych złożonych przez osoby wymienione w artykule 24h ust. 1 przywołanej na wstępie ustawy. To jest sekretarza skarbnika pracowników Urzędu Miejskiego w Cedynie, wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza Cedynie oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy. W 2019 roku do Urzędu Miejskiego w Cedynie wpłynęło oświadczenia majątkowe 16 osób, złożone według stanu na dzień 31 grudnia 2018, w tym 14 osób złożyło w ustawowym terminie, a dwie osoby na wezwanie. Nie złożyła oświadczenia majątkowego jedna osoba, wobec której podjęte zostały czynności określone w cytowanej następnej ustawy. Nie odebrała jednak ta osoba wysłanego jej wezwania. Dodatkowo wpłynęło 11 oświadczeń majątkowych na dzień rozpoczęcia pracy lub jej zakończenia. Wszystkie oświadczenia majątkowe były wypełnione w sposób zupełny i nie wzbudziły wątpliwości z tej czynności. Dziękuję bardzo. Kolejny punkt to projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i budżecie gminy Cedynia na rok 2019. Informacyjnie dla osób, które nie były obecne na komisji. Jest to związane z ewentualnym dofinansowaniem przez nadleśnictwo Mieszkowice, czyli przekazaniem nam środków pieniężnych w wysokości 40 tysięcy złotych na remont drogi. Czy ktoś z Państwa chciałby? Jeśli nie, to proponuję przejść do głosowania. Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny punkt porządku obrad to projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na sposób gospodarowania przez burmistrza Cedynia mieszkaniowym zasobem gminy. Chciałbym najpierw krótką historię. Do wojewody wpłynęło wniosek o przeprowadzenie kontroli dotyczącej gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy. Pan wojewoda skierował do nas, do Rady Miasta o przeprowadzenie, znaczy zinterpretował to jako skargę, chociaż tutaj akurat były kontrowersje, czy to jest dobra interpretacja, ale ponieważ pismo od wojewody przyszło, sprawa została skierowana do Komisji Skargi i Wniosków i bardzo bym prosił pana przewodniczącego o przedstawienie sytuacji. Proszę Państwa, już Pan Przewodniczący naświetlił, o co chodzi. Może ja przeczytam opinię, bo na komisjach tak pokrótce tylko powiedziałem, o co chodzi. Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 12 października 2019 roku w sprawie wydania opinii Pani na skargę. Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest następująca. W dniu 12 października Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zbadaniu i rozpatrzeniu dokumentacji związanej ze skargą, a dotyczącej przydziału lokalu mieszkalnego przy ulicy Cedyni stwierdza, że mieszkanie zostało przyznane niezgodnie z zasadami, które powinny kierować się komisja mieszkaniowa. Państwo zataili fakt posiadania mieszkania własnościowego w chwili ubiegania się o najem lokalu komunalnego. I dalej. Podstawowym warunkiem przydziału lokalu komunalnego jest fakt nieposiadania jakiegokolwiek tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. Komisja Mieszkaniowa nie sprawdziła, czy osoby ubiegające się o lokal komunalny w tym przypadku posiadają własnościowe mieszkanie. Z opinii radcy prawnego i całej dokumentacji wynika, że państwo posiadali własnościowe mieszkanie i nie powinni zostać przyznany lokal komunalny. W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, że skarga pani jest zasadna. Dziękuję. Dziękuję. Stąd wniosek komisji o uznanie skargi za zasadną w projekcie uchwały. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Pytania?
Jeśli nie, to co mamy do głosowania? Dziękuję. Informuję, że uchwała została przyjęta 7 głosami za. Nie wiem, czy akurat, czy to wyczerpuje znamiona już sprawy, czy pan wojewoda nie podejmie jednak kroków i nie przychyli się do wniosku tejże pani w związku z przeprowadzeniem kontroli. My przekażemy naszą opinię po prostu, który wszystko z naszej strony. Kolejny punkt to projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw statutu gminy Cedynia, czyli problem, który był poruszany wcześniej. Musimy wprowadzać pewne zmiany. Będzie to związane również z przyszłorocznym wprowadzeniem urządzeń elektronicznych, a także innych przepisów, o których już wcześniej wspominaliśmy, że są bądź zbędne, bądź to kontrowersyjne. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatur na członków komisji doraźnej. Panie Przewodniczący, ja proponuję, żebyśmy te nazwiska wyczytali, które były zgłoszone na wspólnym posiedzeniu komisji, ponieważ te osoby wyraziły ochotę pracy, znaczy wyraziły chęć pracy w tej komisji i jak najbardziej. Na razie mamy 4 kandydatury, jest to Piotr Głowniak, Monika nie wyraziła zgody. Jest to Piotr Głowniak, Krzysztof Nowak, Mirosław Ludwiczak, Bogusław Reinert. Czy ktoś jeszcze ewentualnie chciałby wziąć udział w takich pracy, ale czy... Jeszcze jedna osoba potrzebuje. Jak to mówią, co dwie głowy, to nie jedna i więcej mózgów, tym lepiej, także chciałbym zachęcić jeszcze ewentualnie kogoś. Więcej do ścięcia. Dobrze, to ja się zgłaszam. Bardzo dziękuję. Nie ma więcej kandydatów, przewidzieliśmy też 5-osobową komisję, więc proponuję przegłosować chyba skład w całości. Dziękuję bardzo. Informuję, że uchwała została przyjęta 11 głosami za, wstrzymującym się. Komisja rozpocznie pracę jak najwcześniej przez tej współpracy z Urzędem Miejskim. Mam nadzieję, że uda się ten statut opracować do końca roku, być może w przyszłym uda się go wprowadzić. Dziękuję bardzo. I jeżeli chodzi o projekty uchwał, porządek obrady wyczerpamy. W międzyczasie wpłynęły do Rady Miasta tutaj do wiadomości raport z konsultacji społecznych w zakresie projektu zmiany strategii zrównoważonego rozwoju gminy Cedynia na lata 2015-2020. Nie będę całego przytaczał, każdy chyba bardziej dostrzegnie. Kolejne pismo skierowane do Rady Miejskiej w Cedyni to pismo od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie. Może najpierw przeczytam pismo skierowane. Na podstawie artykułu 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody przesyłam do zaopiniowania projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Biliny. Zgodnie z artykułem 89 ust. 3 ustawy z 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym, jeśli Rada w terminie 13 dni nie zajmie stanowiska w przedmiotowej sprawie, rozstrzygnięcie uznane zostanie za przyjęte w brzmieniu przedłożonym. Czyli krótko mówiąc, jeżeli nie wyślemy żadnej opinii do RDOŚ-u, to znaczy, że się zgadzamy z tym programem. Nie wiem, czy chcecie Państwo dyskutować, mi jest tutaj trudno, bo bym Was zalał wiadomościami, bo jestem w tym na bieżąco, bo dotyczy to akurat terenu, którym zarządzam. Także nie wiem, czy... Nie, no spytamy się, to jakieś krótkie wyjaśnienie. No to pytamy, proszę. Jak to ma służyć Bielinkowi, gminie, jeżeli byśmy się na to zgodzili lub nie zgodzili, bo tak... Tak szybciutko przeczytamy, ja szczerze mówiąc... Plan ochrony przyrody tak naprawdę dotyczy działań na terenie rezerwatu przyrody Bielinek, który jest w zarządzie Nadleśnictwa Hojna, to są Leśnictwa Bielinek i Lubiechów Dolny i dotyczy tylko i wyłącznie prac realizowanych na terenie rezerwatu. Tak naprawdę samorząd ani nie ponosi kosztów, ani nie ponosi zysków, ani tak naprawdę nie ma wielkiego udziału. Będzie to bezpośrednio gdzieś tam mieszkańców, nie będzie dotyczyło jakichś tam problemów związanych z tym, jeżeli prowadzimy taką ochronę gdzieś tam normalnie. To znaczy my ochrony nie wprowadzamy, bo akurat rezerwat przyrody Bielinek jest to jeden z najstarszych rezerwatów w Polsce i jego status prawny nie ulega żadnym zmianom. Natomiast w tej chwili wszelkie prace, może tak w skrócie powiem, wszelkie prace, jakie były prowadzone na terenie rezerwatu, musiały być każdorazowo uzgadniane z Regionalnym Dyrekcją Ochrony Środowiska, a w tej chwili
i działaliśmy na podstawie zadań ochronnych. W tej chwili jest opracowany plan wieloletni, który nam, czyli wykonawcom, że tak powiem, ułatwia działanie w tymże rezerwacie, ale nie tylko nam, ale także firmom, że tak powiem, znaczy organizacjom zewnętrznym. W tym przypadku jest to najczęściej był to Klub Przyrodników Gaja, która prowadziła prace ochronne dla rezerwatu, czyli chodzi o ochronę muraw serotermicznych, czyli cennych przyrodniczo fragmentów drzewostanów, tudzież pokrywy gleby. Prace nad tym planem trwały już wiele lat, były kilka razy zawieszane. I tak naprawdę jest to usankcjonowanie tego, co działo się przez wiele lat w tymże rezerwacie, tak? Może co tak z praktycznego punktu widzenia dla kogoś, kto ewentualnie będzie korzystał z tego rezerwatu. Ułatwia to przede wszystkim uprzątanie ścieżek dydaktycznych. Ze złomów i wywrotów do tej pory każde drzewo, które pochodziło z rezerwatu, musiało być uzgadniane indywidualnie do usunięcia bądź nie do usunięcia. Dotyczy to też w dużym stopniu mieszkańców Markocina, dla których drzewa często stanowiły zagrożenia i każdorazowo należało, musieliśmy wzywać, powiedzmy tak, przedstawicieli Dyrekcji Ochrony Środowiska, czy dane drzewo można usunąć, czy nie. W tej chwili jest na to zgoda, że jeżeli uznajemy, że drzewo zagraża życiu i zdrowiu mieszkańców bądź też mienia, możemy je faktycznie usunąć bez dalszych ustaleń. Znaczy tutaj szczegółów, to by trzeba się, tak powiem, wpisywać, bo tu jest w ogóle są prace ochronne na teren każdej biochory, tak? Także to naprawdę, no możemy to omawiać, ale to dla większości i tak to będą, że tak powiem, czarna magia, że tak powiem, tak? Natomiast z praktycznego punktu widzenia, na terenie rezerwatu ktoś, jak pan przed jeździ rowerem, nie wiem, czy tam też jeździ, była usankcjonowana jedna ścieżka dydaktyczna, w tej chwili jest ona prawnie usankcjonowana i wprowadzona jest druga. Po warstwicy w tej chwili będziemy ją dopiero odtwarzać i realizować, bo jest zgoda na wykonywanie prac na terenie rezerwatu. No to tak w skrócie. Tak. Bo tutaj, jeżeli ktoś z Państwa chciałby się z tym zapoznać, faktycznie tu jest opisana każda biochora, każdy cenny przyrodniczo fragment na terenie rezerwatu, jakie prace powinny być wykonane, jakie mogą być wykonane i jakie muszą być wykonane. Tak? I nie wymaga, dzięki ustanowieniu tego planu, nie musimy każdorazowo co roku występować o realizację danych zadań. No jest to trochę ułatwienie, no, przede wszystkim dla tych gospodarzy, to dla lasów państwowych. Konkretnie dla nadleśnictwa. To dla nadleśnictwa, po prostu ułatwienie. Gmina nie ponosi tutaj kosztów, tylko nadleśnictwo, ponieważ są to tereny leśne. Bo jest to rezerwat typowo leśny, także tutaj nie jest tylko i wyłącznie na terenach zarządzanych przez nadleśnictwo. To jest wiele lat zabiegów, bo ja też między innymi trochę uczestniczyłem w tym na pewnym etapie, więc z racji swojej pracy przy Fundacji Zielonej Gaja, więc wiemy, że to wiele lat zabiegaliśmy o to, wiele ludzi zabiegało, żeby taki dokument mógł powstać, żeby to rozwiązało ręce na wiele działań. Także nie wiem, może czekam na opinię, czy w ogóle ustosunkowujemy się, czy po prostu... Zapoznaliśmy się i nie wnosimy zastrzeżeń. Nie wnosimy zastrzeżeń, znaczy chyba tak. Jeżeli chodzi o pisma, które zostały skierowane do Rady, to wszystko. Także w ramach wolnych wniosków i zapytań bardzo proszę Państwa, kto chciałby zabrać głos w jakiejkolwiek sprawie. Bardzo proszę Pan. Ja bym chciał złożyć wniosek ze przewodniczącego. Uprzejmą prośbę do Pani Skarbnik, aby zabezpieczyła w budżecie na przyszły rok środków na zrobienie dokumentacji świetlicy w Osinowie Dolnej. Wiadomo, że tam trzeba to wszystko odnowić i takie środki są potrzebne. Nie wiem, czy taki wniosek wpłynął w terminie ustawowym, bo do 15 października było składanie wniosków do budżetu. Jeszcze wejdę. Jeszcze ktoś? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, pewnie wiecie, co ja wstałem, żeby opowiedzieć, że 25 października, w tym tygodniu, mieliśmy tutaj na tej sali spotkanie w sprawie pomnika. To spotkanie podsumowywało pewien etap, dosyć długi etap rozmów, naszych spotkań, również w różnych konstelacjach spotykaliśmy się, rozmawialiśmy na ten temat. To spotkanie miało z jednej strony podsumować to, co się zdarzyło przez ten prawie rok, z drugiej strony poprzedziliśmy go taką małą ankietą, sondą bardziej, która miała dać nam obraz tego, w jaki sposób mieszkańcy się odnoszą do tego, co się nam udało rozmawiać w naszych takich mniejszych grupach.
Ja bardzo chciałem podziękować jeszcze raz, bo to już mi się zdarzyło, podziękowałem wtedy podczas tego spotkania, ale teraz za to spotkanie, ponieważ ono pokazało, że my potrafimy nawet o trudnych sprawach dyskutować naprawdę z ogromnym szacunkiem, że i z dużą kulturą wypowiedzi. Udało się nam dojść do jakichś konstruktywnych wniosków. Oczywiście to spotkanie, jego wynik nie jest dla Państwa jako Rady w jakikolwiek sposób wiążący, bo to w końcu Państwo będziecie podejmowali jakieś uchwały i deklaracje na temat tego, co się dalej zdarzy, bo Wy jesteście tym najwyższym ciałem decydującym w gminie. Natomiast chciałem powiedzieć, że podczas tego spotkania, znaczy ja mam tutaj takie sprawozdanie, krótki protokół z tego spotkania, ja najpierw przedstawiłem jakąś taką krótką historię tego pomnika i tego, co się wokół niego działo. W sądzie internetowym, proszę Państwa, oddano 222 głosy, z czego 81% głosujących opowiedziało się przeciwko w ogóle usuwaniu pomnika w tej kształcie z przestrzeni publicznej. Reszta głosów była za tym, żeby go usunąć. Oddano też analogowo, czyli do urny wrzucono 30 kart do głosowania, z czego było 100% przeciwko usuwaniu pomnika. Wpisano także kilka propozycji, między innymi taką, żeby na pomniku wymienić ten kontrowersyjny krzyż Grunwaldu na herb Cedyni czy na orła. Takie rzeczy wpisywano na ulotce. Odbyła się tutaj dyskusja. Jeszcze raz podkreślę, że na bardzo wysokim poziomie chciałbym, żeby takie wszystkie spotkania tak wyglądały. I było dwoje radnych, a tak było około 30 osób na sali. Do jakich doszliśmy wniosków? Bo tutaj to jest tak naprawdę najważniejsze. Proszę Państwa, my przedstawiliśmy dwie propozycje, a tak naprawdę w wyniku tej dyskusji pojawiła się trzecia. I to było tak naprawdę zaskakujące i bardzo ciekawe podczas tego spotkania. Okazało się, że jak ważna właśnie jest taka dyskusja otwarta. Wnioskami było to, że władza się zmienia na szczeblu centralnym, my natomiast musimy dbać o własną tutaj tożsamość. Rejon Pamięci Narodowej i pomnik, którego jest fragmentem Rejonu Pamięci Narodowej, jest fragmentem naszej historii, która też służy nie tylko do celów, oczywiście zostało to powołane do celów propagandowych, natomiast jest to bardzo ważny element edukacji, o którym nie możemy zapominać. I jeżeli my to wytrzemy, z perspektywy Warszawy to wygląda zupełnie inaczej, natomiast z naszej perspektywy tutaj mieszkających, nie możemy o tym zapominać, że ci ludzie, którym Rejon Pamięci Narodowej został poświęcony, oni się po prostu nie walczyli tu ze względów politycznych, tylko walczyli o naszą ojczyznę, o nas wszystkich, dzięki czemu możemy tutaj siedzieć między innymi na tej sali. Oni się po prostu nie załapali do armii Andersa i trafili do takiej armii, jakiej trafili, więc nazywanie ich komunistami, czy tego jest po prostu ogromnym nadużyciem. To jest taki jeden z tych wniosków tej dyskusji. Drugi, że dobrze byłoby ochronić Rejon Pamięci Narodowej przed zakusami ludzi, którzy chcą go teraz, w dzisiejszych czasach, wykorzystać do celów politycznych. I powstał taki wniosek, który wydaje mi się, że ma sens, powinniśmy go rozważyć tutaj między innymi też na tej sali, żeby wpisać wszystkie elementy Rejonu Pamięci Narodowej do jakiegoś ochrony się, czy do rejestru zabytków, czy do przeznaczyć je w funkcji edukacyjnej jako takiej. To z perspektywy muzeum jest to naprawdę bardzo, bardzo ważna deklaracja. Ale padło pytanie w takim razie, no dobrze, jeżeli byśmy to zrobili, to pozbawili funkcji ten pomnik, funkcji pomnikowej jako takiej, to gdzie, bo to jest tak naprawdę najważniejsze pytanie, to gdzie mamy składać kwiaty?
I pojawiła się tutaj odpowiedź, no bo tak, rzeczywiście z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości za panów przewodniczących akurat plecami po drugiej stronie muru wisi tablica, która jest z tej okazji się umieszczona. Tylko też tutaj jako zebranie doszliśmy do wniosku, że jej jakby z pełnym szacunkiem do tego, co się tam pojawiło, robienie obchodów na ciasnym parkingu przy urzędzie jednak jakby nie oddaje tej rangi temu wydarzeniu. Więc pojawiła się propozycja przeniesienia tej tablicy i wbudowania jej dokładnie w centralnym punkcie. Tu są jakby dwie propozycje plastyczne, zostały Państwu wyświetlone. I jest to, myślę, że Panie Burmistrzu, jest to możliwe, mamy ogromną nadzieję, już 11 listopada, żebyśmy mogli tak obejść nasze najważniejsze święto narodowe. Taka propozycja, taka sugestia pojawiła się tutaj na tej sali. I teraz chcielibyśmy bardzo usłyszeć też i Państwa zdanie na ten temat. Na tyle dziękuję, jeżeli Państwo byście mieli jeszcze jakieś pytania, albo ktoś Państwo chciałby powiedzieć, to... Dziękuję, proszę. Ja miałem okazję akurat być na tym spotkaniu 25. Myślę, że najważniejszą sugestią jest to, co sugerują nam mieszkańcy. A odpowiedź jest jednoznaczna. 80% głosowało za pozostawieniem w takim stanie, jakim jest. Więc co możemy sugerować, jeżeli jedna osoba występuje z jakimś pomysłem? Takich pomysłów może być 100 i znów będziemy rozkminiali się na tym, czy ta propozycja, czy inna. Mieszkańcy wyraźnie się opowiedzieli, chcieliśmy taki sondaż przeprowadzić, został przeprowadzony, przyszliśmy, dyskutowaliśmy, nie zmieniło to faktu. Zostawić go tak, jak jest, inaczej. Dalej się zastanawiamy, gdzie te kwiaty składać. Ja na tym spotkaniu 25 zadawałem pytanie, co ten pomnik pokazuje? Czy jakieś władze komunistyczne, komu został nadany? Tym żołnierzom poległym. Jeżeli my tam idziemy, cokolwiek składamy, to tym żołnierzom, którzy tu leżą, którzy ginęli w tym rejonie pamięci narodowej. I to ja tylko mówię takie skromne swoje zdanie, że ja jestem cały czas za zwolennikiem, żeby nie dokładać tam niczego, pozostawić jak jest. Dziękuję. To jest moje zdanie. To jest Państwa, chciałbym jeszcze w kwestii pomnika. Jeśli nie w kwestii pomnika, no, krótka, to w innym krótka temacie. Jeśli nie, to tylko informacyjnie, bo wpłynęła do mnie prośba od jednego z mieszkańców, żeby na stronie internetowej Urzędu Miejskiego umieścić i aktualizować mapę zagrożenia bezpieczeństwa. Jest to dosyć popularne w tej chwili w naszym kraju, to prawda u nas ta przestępczość nie jest aż taka ogromna, ale być może komuś to może ułatwić sprawę. Bardzo proszę. Ja chciałam zgłosić wniosek naprawy lamp dwóch. Jedna jest naprzeciwko dawnych warsztatów, a druga jest na Zrójczym pomiędzy blokiem 27 a 23. Ona była naprawiana, ale z powrotem nie świeci. Trochę świeci i przestaje. I tamta druga też. No myślę, że takie drobne rzeczy to bardzo proszę kierować bezpośrednio ale do... Ale na komisji nie było kiedy. No nie na komisji, tylko bezpośrednio pomiędzy sesjami, że tak powiem, no tak o to chodzi. Tak jak sołtysi to robią, a nie na sesji. Bo nie zawsze pan dyrektor będzie obecny. Ktoś z Państwa jeszcze? Nie ma. Jeśli nie ma pytań, to ja bardzo dziękuję Państwu i zamykam obrady 12 sesji.